zamienić się w odzio. Szanowni Państwo, 12 lutego było spotkanie Nie, ja
Tylko do stropu i tyle. To można tutaj podwyższać z drugim przewokatem. Przecinek wraz z uczelnią. Wraz z wytłumaczeniem. Wraz z izolacją. Wraz z izolacją. W którym to punkcie? Proszę bardzo. W drugi, kropka pierwsza. Dobrze, tak to ma to podzapać. Proszę. Kropce, punkt drugi, kropka pierwsza. Po słowach kartonowy dajemy dodajemy, czy też nie dajemy, to już jak będzie dramatycznie. Wraz z izolacją dźwiękową. Będziemy przyczynka. Słuchaj podwieszany z drugim wraz z izolacją dźwiękową. Na testu do drugiego pytania musimy doprowadzać centralne oprowadzenie do budynku. Musimy wspomnę już, że to jest element rozwiązany z dyrekcją sanitarną przygotowania technicznego. Więc możemy to spełnić ich ten system. Chyba, że zabraknie pieniędzy, bo to jest też tak chytrze ujęte, chyba, że zabraknie pieniędzy na punkty, które są wyżej. Jeżeli zabraknie terminarzy, potrzeby są na miejscu pierwszym. Właśnie tutaj kolega zadał pytanie odnośnie tego wyposażenia. Najpierw będzie przeprowadzony remont, natomiast jeżeli chodzi o wyposażenie, na czym będziemy się zastanawiać wtedy, kiedy już będzie wyremontowane i wtedy mieć te meble, które sobie będą stałe. Zamknę szafy, przesunę, więc te meble już wiemy. Natomiast odnośnie tego, gdzie będzie biurko stało, czy jak ustawimy, no to wiadomo, że to jest. Znaczy, ja to mam ten załącznik, to są prace budowlane, z nich tak, to nie są wyposażeniu. To jest jakby pierwszy etap, a to po prostu trzeba w miarę szybko załatwić, żeby zrobić przetarg. I żeby wykonawca wszedł, żeby to załatwiło w kwietnia, czerwca, i to też stać. Znaczy, tutaj pan jest, który sami, którą wybrali, to że jest szansa, żeby się na wakacje to przyjąć. Czyli ten ruchka w punkcie 5 możemy przyjąć, że do remontu to jest tak zwana oczywista umiejętnościowa. Dobrze, czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę, że chciałbym do głosowania montaż stelaża do rzutnika multimedialnego na ścianie bocznej ziowej, na ścianie pilnej montaż rozkładanego ekranu. Tylko o którym pomieszczeniu mówimy tutaj w tym punkcie 6, bo też chciałem to wyjaśnić, czy mówimy o tej sali, która by była o świetlicy, która by miała te potrzeby. Ta, która jest wspólnie użytkowana na świetlicy, na stale naszego. To nie wiem, czy nie wpisujemy tej sali. Myślę, że Wydział Inwestycji będzie wiedział. Powinni wiedzieć, tak? Tak, już też tak. Uchwała i załącznik mówią o wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych w budynku ulicy Naczelnej, a zakres obejmuje remont chodnika z kopii i oprócz tego jeszcze podjazd ten sposób sprawy, więc nie wiem, czy tytuł są tutaj uchwały zgodnie z zakresem. Może związany z pracami adaptacyjnymi. Ja to nie zważam, ale sprawki. Może być w ten sposób. Myślę, że będzie to czytelne na Wydziału Inwestycji. Naprawdę. Wszyscy wiemy o to. Proszę pana. Czy chcesz? Zawsze przysługuję pani radnie prawo odniesienia poprawki. Nie widzę. Nie widzę poprawki. Czy jest jeszcze jakiś głos w dyskusji? Nie widzę, przystępujemy zatem do głosowania. Tak, kwestia za tym 249 wraz z poprawkami zawartymi w załączniku. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się do głosu. Nie widzę, stwierdzam, że Rada Przewodnicząca podała 249 wraz z poprawkami.